Baltic Porter Day 2017, 21 styczeń. Wypiliśmy już piwo przehypowane na maksa, czyli Imperium Prunum. Teraz czas na normalne portery, czyli klasyczne. Czyli z nami Marcin Promil, browar Rekra. Tak, właśnie Marcin Promil, pięknie to powiedziałeś. I Niedźwiedź. Zakład Usług Pijnych Wrocław. Tak jest. I mamy teraz nalane w szkło Mentor, czyli piwo, które pojawiło się na rynku po raz drugi. I pytam się Promila, słuchaj, to jest jakaś druga partia, czy to jest jakaś druga wersja? Okazało się, że jest zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Słuchajcie, w czerwcu 2016 roku przed festiwalem we Wrocławiu rozlaliśmy około 8500 butelek i 100 litrów piwa w 5 beczek 20-litrowych. W pierwszej partii poszło około 4000 butelek na rynek i teraz wypuściliśmy na gwiazdkę, można powiedzieć, drugą partię, około 2000 butelek. To jest to samo piwo z tej samej warki. W sensie ta sama warka? Ta sama warka. I było rozlane w czerwcu. To nie jest tak, że ta partia, która jest teraz na rynku, doleżakowała w tanku. Nie, nie, nie. Ona była rozlana do butelek w czerwcu i teraz po prostu wypuściliśmy drugą partię 2000 butelek. Mamy jeszcze przekomikowane 2000. Co z tym zrobimy? To jeszcze się okaże. Zobaczcie, przed całą aferą z Imperium Prunum mówiło się, że portery pozycjonowane na 30 kilka złotych za butelkę to jest w ogóle skandal i cena jest zdecydowanie zbyt wysoka. Okazało się, że polski rynek jest bardzo pełen niespodzianek i nawet tak wyhypowane piwo, tak marketingowo mocno podciągnięte jak Imperium Prunum spokojnie się sprzedaje na rynku w cenach około 100 zł za butelkę, więc absolutnie myślę, że w tym momencie trzeba oddać honor właśnie takim inicjatywom jak wasza, że puściliście to piwo za tą cenę. Tak, za tą samą. W hurcie to było 21 zł. 21 zł, prawda? I to żeby była jasność, bo też były wątpliwości, że ktoś myślał, że po sukcesie, że tak powiem, pierwszej partii, że podniesiemy cenę czy coś. Nie, 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 nie. Cena była ustalona, cena do końca tego, co jeszcze mam, jest ustalona. Jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam. Natomiast 21 zł to taka cena była. I no tutaj myślę, że zachowaliśmy się fair, tak? Już pomijam, czemu Imperium Prunum kosztuje tyle, kosztuje, bo to akurat nie rozmowa na ten odcinek, tak? Natomiast no uniknęliśmy tego, tak? Mnie mentor ujął tym, że pierwsze dzisiejszego wieczoru na Baltic Porter Day wypiłem Podgórz, gdzie była bardzo wyrazista śliwka klasyczna. Ale dobry, bardzo dobry, bardzo dobry. Potem Imperium Prunum, gdzie śliwka suszona, prawda? Taka suszona właśnie, bardziej niż wędzona. A teraz mamy zupełnie inne doznania według mnie, bo to piwo to jest taki właśnie klasyk. To jest taki klasycz i nawet ja tutaj taką delikatną wanilię, taką mleczną czekoladę czuję. Zupełnie daje to piwo inne odczucia od tych piw poprzednio opitych. Czyli ta śliwka tutaj jest... utlenienia, masz klasyczną śliwkę, jest delikatna czekolada, może nie tyle mleczna, to taka tak zwana deserowa, czyli jest leciutko słodka, nie jest taka ostra, gorzka jak... Znaczy ja mam wrażenie, że to piwo jest bardziej zbalansowane, że tutaj nie ma przewodniego motywu, że była śliwka w Podgórzu, suszona śliwka w Imperium. To w porterze to jest właśnie fajne, tak? Tak, ale tutaj mamy większy balans. To piwo jest bardziej zbalansowane, jest bardzo gęste. Oczywiście cały czas tutaj mówimy o temperaturze, która na kranie w Jabberwocky trochę na kranie, no ale... Tak, i to nie ma szans. Pamiętajcie też o jednym. Tego my pijemy chyba piątą beczkę 20-litrową metalową, bo myśmy to nalali do metalowych beczek. No, i to też jest inne piwo niż w butelce, tak? To inaczej smakuje niż... Przy takiej ilości to fajnie dojrzewa, bo ma jednak gdzie. Ma,
to się ustaje. To... No i ja cały czas mówię, ja nie piłem w ogóle mentora wersji butelkowej, butelka u mnie. Jak nie piłeś? Butelkowej. To czemu nie piłeś? No bo to u mnie leżakuje i powiedziałem ci wcześniej, że będzie leżakować pewnie 5 lat i... A to w tak zwanym międzyczasie nie skosztowałeś? Innej, no nie wiem, zakupionej w sklepie czy... Nie, ale mam tylko jedną butelkę. Zresztą ja nie jestem butelkowy, ja jestem beczkowy. Okay. I tą beczkę, którą próbowaliśmy razem, prawda, jest ten materiał, może się zobaczyć z maja albo z czerwca ostatniego festiwalu wrocławskiego, festiwalu dobrego piwa, gdzie to piwo było fenomenalne i jak najbardziej ja podtrzymuję tą ocenę, to piwo nadal jest fenomenalne i w ogóle nie jest utlenione, mimo że ono już jest de facto starsze, tak, o kolejne 8 miesięcy jest starsze, tutaj utlenienia nie ma. Bo to są właśnie warunki przechowywania, że ono było w chłodnie przechowywane. Tak, prawda? W dużej ilości, no, czy masz dostęp do takiego tlenu bezpośredniego do tego. Naprawdę niesamowite, fantastyczne piwo. Nie ma tlenu. Właśnie też trochę jest problem, że ludzie oczywiście w szerokim dostępie nie otrzymają tego piwa w beczce, bo ta reglamentacja. Słuchajcie, dzisiaj Imperium Prunum w beczce było 60 litrów, a mentora jest 20. Więc zobaczcie na to dostępność. Słuchajcie, no picie portery przede wszystkim. Oglądajcie te filmy, które są nagrywane i tak czego się nie napijecie. Ale... Człowiek z ulicy wrócił, bo się obraził na Imperium Prunum, ale może coś o mentorze powiesz. Nie obraził się, tylko przychodził tą samą ulicą. Ja po prostu chodzę w tą i z powrotem 24 godziny, czy za 65 dni. Jeden dzień w przechodni sobie pozwalam zrobić. A mentorze coś? Mentor. Piwo jest... Bardzo ładnie pachnie. Co w końcu? Jest sufler. Tu przedstawiciel browaru podpowiada mi, że bardzo dobrze smakuje. Co ja mogę powiedzieć? Bardzo dobrze smakuje. Nie, naprawdę bardzo dobrze smakuje. To piwo jest. Ale Zetek, ty jesteś w środowisku jesteś znany jako wielbiciel porterów bałtyckich. Zdecydowanie. Więc oczekuję od ciebie bardziej konstruktywnej recenzji. Bądź tak, no. No pijesz często chyba porter żywiecki. Bardzo często, ale. Jakie jest porównanie? A czy to są inne piwa? To piwo jest słodkawo, czekoladowo, waniliowe. A to wanilię też wyczułeś. Porter żywiecki jest przynajmniej ten klasyczny, jest palony i wytrawny. Zupełnie inny. Tak. To jest jeden. No i alkoholowy, jak jest świeży. I dwa różne bieguny, tak? I tyle. Co tu więcej można powiedzieć? Porter jest świetny. I w nim właśnie nie należy dla ludzi, którzy szukają w porterach właśnie czekolady, wanilii, takiej w piwie żytnim powiedzieliśmy takiej oleistości i ciągutki. Tu to jest tofu. Gęstość, tak, dokładnie. Tofu to już źle brzmi. Tak, to może, że chodzi mi o tą taką ciągłość, to można by tak jakby rzuć, nie? Jak krówkę. A zauważmy, że to piwo ciągle jest zimne. Jest ciągle zimne. No nie, już mam fajne obrzane, jak? Ja niestety byłem na ulicy, jako człowiek z ulicy. Będziesz się zmroziłeś sobie. I to jest bardzo, bardzo dobry porter, w zupełnie innym stylu niż portery palone, na którym ja osobiście ubolewam, bo więcej jest takich porterów, jak Mentor, jak Warmińskie, które też jest właśnie w tym kierunku. Natomiast brakuje mi porterów właśnie takich naprawdę palonych, kawowych, wytrawnych. Okay. Takich porterów na rynku jest coraz mniej. Nie uwłacza to, ani umniejsza jakości tego portera. I tym razem bez zawahania pijcie piwa z browaru Recraft. Niedźwiedziu, kilka słów.
bardzo fajnie rozbudowane naprawdę piwo. Jest, tak kolega wspomniał, owocowe, czyli jest ta śliweczka i to nawet bym powiedział więcej, że jest taka pomieszanie takiej suszonej śliwki ze świeżą, czyli taka może troszeczkę ta śliwka kalifornijska, czyli taka bardzo słodka w odczuciu. Do tego czekoladka, no i jest wanilia. Tak, wanilia, której... wanilia, która się pojawiła nie wiadomo skąd, ponieważ... No tak, leżakowania, czyli masz leżakowanie, proste piwo, proste leżakowanie to, że oni trzymali to becce, laszane becce, w której piwo potrafi leżć cał... Pytajnerze. Nie, laszane becce. Beczka w laszanych beczkach. Tam, w której w takiej becce piwo potrafi dojrzeć, ponieważ ma bardzo dobre warunki, to jest no, taki mały tank, powiedzmy sobie szczerze, ale jednak waniliowość bez żadnego dodatku, drewna czy coś, no, to jest szansa, to jest bardzo fajna rzecz. Wypłynęła pewnie z tego, że jednak miało taką sporą taninowość. Zresztą piłem to piwo w czerwcu w Wrocławiu i ono było takie wyraźne, palone, stelbowe, palone kawowe, bezpośrednie w tym upale czerwcowym, to ono dawało w ogóle radę całkiem nieźle. Prawda? Ale... premiera w czerwcu, premiera Małdowskiego, nie? Ale... Da się. Dostanie tego przez tyle, to pewnie wiele osób by się dało nabrać na to, że jest jednak beczka. Tak, że ta wanilia jest od barrel-aged. Tak. Kurczę, no trochę właśnie ten materiał jest taki o tyle dla ludzi nie wnoszący zbyt wiele, bo my pijemy wersję beczkową, a ludzie zazwyczaj będą mieli dostęp do wersji butelkowej. Ale wiedzcie o tym, że wersja beczkowa po prostu wymiata, jest świetna. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy za chwilę spróbowali butelkowej już tak dla własnego. Ale to też dla butelka. Przetrzymajmy troszeczkę, czyli jak ktoś kupił, no bo jest dostępna aktualnie na rynku. Chłopaki ją trzymają u siebie w browarze, trzymali ją do niedawna w bardzo dobrych warunkach chłodniczych. Kupisz teraz, przetrzymasz, ale przetrzymajmy to na następną zimę, no bo to jest taki jakby patent, czyli kupujmy portery jednej zimy, żeby się napić ją na następną. Tam jest data do czerwca 2018, więc spokojnie jeszcze Także ten roczek dla portera w domu powinien być taką podstawą, no ale Marcinie, piwo jest super. Gratuluję rewelacyjnego piwa. Przekażę piwowar Łukaszowi Łazince, Marcinowi Łazince. Łukasz Łazinka, Olkowi Stefaniakowi, cała ekipa, dobra robota. Także medal, złoty medal na AKP-rze, jak najbardziej zasłużony. Dziękujemy. Ja jeszcze raz apeluję, picie portery bałtyckie. Tak jest. Bo to skarb. Jestem jak najbardziej za. O! Stare koszulki. Mamy. Ja mam wrocławski trochę ten. Parę lat mają, ale nie stracimy nic na swoim. Porter bałtycki, piwowarski i skarb polski. Trzymajcie się, dzięki. Dara.